Elo, 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 elo. Tutaj ORZ-o. Meła kuna doga jateru. ORZ-o to iumonodes. Mada, sei no juketsu no jotai, no kotteiru no. Kurwa. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać mój największy zawód. To roku 2015. Roku 2015. Mój największy zawód, bo o ile wcześniejszy sezon dałem 9, to tym dałem 1. O jakim anime mówimy? Mówimy o anime pod tytułem Yahari Ore no Seishu Love Comedy wa Machigateiru. I mówimy o drugim sezonie, czyli Zoku. Pierwszy sezon był genialny. Opowiada o, kurwa, Hachimanie Hikigayu, apatycznym high school student, ma tendencje narcystyczne oraz autonihilistyczne. Głęboko wierzy, że radość z życia szkolnego, radość z miłości szkolnej jest niczym więcej niż farsą. Kurwa, brzmi jak te pojebane recenzje wideo. Wideo. I kurwa, i ktokolwiek mu powie, że jest inaczej, to zaraz się wkurwia i mówi, że on kłamie, że oni kłamią, oszukują samych siebie, albo kłamią go i się wkurwia. No i to mi się podobało i to było piękne. To było piękne. To był koleś, który z góry się poddał, który z góry wiedział, że nigdy nie zarucha. I pomimo, że one czuły do niego chemię, te dwie tutaj, pomimo, że te dwie czuły do niego chemię pewną, to on z góry to odrzucał, bo on wiedział, że i tak nie zarucha, bo to jest tylko tak, one pójdą z kim innym do łóżka. I tak ta pierwszy sezon taki w klimacie był, nie? Dlatego ja go dałem do topki, bo to był człowiek, który wyznawał, powiedzmy, moją religię. No i niestety, drugi sezon nastąpił, początek dalej dobrze, dalej uważał, że nigdy nie zarucha, z góry się poddał, nigdy nie ruchacz, mam to gdzieś, odrzucał wszystkie od siebie, pomimo, że znaki tam były, znaki na niebie. No, ja marzyłem o tym, żeby ta seria się skończyła tak, właśnie tak jak się nazywa, tak jak się ona nazywa, to jest tak, że ona się skończy tak, że ta pójdzie do łóżka z kim innym. Ta pójdzie do łóżka z kim innym, pomimo że wcześniej mu cały czas dawali znaki, dawałem mu nadzieję. I on się nawet. No, i on to. I on. Ona się będzie dupczyć z kimś innym, tą będzie ktoś inny ruchać. I on. Onozomi Shimas Nagara powie coś takiego właśnie. Jak będzie podglądywał, jak ktoś je dupczy. Yahari! Ore no Seishun Love Comedy wa Machigateiru Saishokara. I to by było najlepsze anime na świecie. Miałem taką nadzieję, że tak się skończy drugi czy trzeci sezon, bo to jeszcze nie jest dokończone. Ale w drugim sezonie się niestety okazało, że ten pajac, czyli główny bohater, Hachiman, z nigdy ruchacza zamieni się w. Niestety, ale Korwina Mikke. I nie dość, że będzie, uwaga, spoiler, płakał i powie, że jego ideologia była niczym, że nie powinien odrzucać, zacznie się z nimi umawiać na randki, to jeszcze założy się, że w trzecim sezonie niestety dojdzie do trójkąta lub nawet do pięciokąta, gdyż w drugim sezonie tutaj ta postać dochodzi. I ona już coś do niego tam czuła w drugim sezonie, w trzecim to już kompletnie się skończy zabawa. No niestety, i to był taki zawód, bo już w ósmym odcinku drugiej serii taki zawód, jak ja widziałem to, kurwa, to ja wiedziałem, że to się skończy tak, że... katastrofa, kurwa. Że to się właśnie tak skończy, że... I kurwa... Po chuj taki tytuł dali, no ja czytałem potem troszkę właśnie już też nowelkę, to niestety to mi idzie w taką stronę. Taki zawód, tobie mnie nigdy nie ruchać, naszej rasy, zdradziłeś nas, Hichigayo, śmieciu, zdradziłeś nas. No, kurwa. No chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć, no. Dałem 9 w pierwszym sezonowi, a... Drugiemu musiałem dać już, kurwa, jeden.